Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy przepyszną wiosenną surówkę z młodej kapusty. Nie licząc przypraw, wystarczą tylko trzy główne składniki i pyszna surówka gotowa. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu. Zapraszam serdecznie. Do zrobienia dzisiejszej surówki użyję tylko trzech składników, czyli kapusta młoda, pomidorki papryczkowe i bardzo dużo natki pietruszki. Przezimowała u mnie w ogródku, jest wspaniała, świeża, jędrna i przede wszystkim niesamowicie aromatyczna. Na początku zajmiemy się kapustą, rozkroimy ją na ćwiartki i musimy wykroić głąbiki w ten sposób. Głąbiki są naprawdę smaczne, słodziutkie, one są do zjedzenia. Zaczynamy szatkowanie. Młoda kapusta jest naprawdę delikatna, tak więc nie musicie wcale szatkować jej bardzo cieniutko, w przeciwieństwie do kapusty starej, białej, którą naprawdę bardzo cienko trzeba szatkować, żeby była dobra do surówki. O, jak widzicie, kapusta jest dość grubo zszatkowana. Teraz już przykładam do większej miski i lecimy. I lecimy z kolejną ćwiartką. Kapusta jest poszatkowana. Teraz dorzucam natkę pietruszki, drobno posiekaną. Jest jej naprawdę dużo. O to tutaj właśnie chodzi. I pomidorki papryczkowe, pokrojone w takie grubsze plasterki. Jest ich ze 20. Możecie użyć innych pomidorków. Te mi akurat odpowiadają. Są słodkie i naprawdę pyszne. Już teraz wlewam olej rzepakowy bądź inny, jaki lubicie, z 50 ml. Ocet spirytusowy, tak z 5 ml, nie więcej. Sól do smaku, nie za dużo. Pieprz i dwie łyżeczki cukru. Jeżeli nie lubicie octu spirytusowego, możecie użyć soku z cytryny czy octu winnego na przykład. To już od Was zależy, ale ocet spirytusowy ma swój specyficzny smak i ja go bardzo lubię. Teraz wymieszamy całość. Ona nam siądzie za chwilkę. Suróweczkę mam już wymieszaną. Pięknie to wygląda. Zapach jest wspaniały. Sprawdzę, czy czasem nie trzeba dosolić. Jest wspaniała. Bajka, nic więcej tu nie trzeba. Suróweczka naprawdę wyszła wspaniała. Jak sami widzicie, prosta, ale niesamowicie aromatyczna, zdrowa, smaczna, chrupiąca. Na ten czas idealna. Zaczynają się już grille. Idealna surówka do grilla i nie tylko. Zachęcam Was do zrobienia tej surówki. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.